jakieś mam. Jest okej, okay. Lekko pobijane, ale także tego co było, to jest pikuś. Nic poważnego się nie stało. W momencie zdarzenia jestem sztygarem. Rozprowadziłem zmianę i jechałem skontrolować pracę swoich pracowników. W momencie wstrząsu byłem w aucie, auto podrzuciło do góry, głową uderzyłem o sufit auta i najprawdopodobniej straciłem przytomność, bo jak się ocknąłem, byłem już poza autem przysypany. Znałem się, nie wiem po jakim tam czasie, bo nie pamiętam, może 10 minut czy ile. Byłem przyspany od pasa w dół, byłem przyspany kamieniami. Czekał pan na ratownika? I czekałem. Długo pan czekał? No nie wiem, no, może to było około godziny czasu. Mam z tym styczność, wiem co się dzieje, nie? Wiem, że przyjdą po mnie. Jak będę przysypany, najważniejsze, żebym żył. A przyjdą po mnie i wyciągną. Ile lat pracuje pan w kopalni? 16 lat. To pierwsze takie poważne, niebezpieczne zdarzenie, czy już wcześniej bywały takie sytuacje? Nie, bywały, bo ja też jestem ratownikiem górniczym. Na co dzień pracuję jako sztygar w kopalni ZG Rudna. Ale też jestem ratownikiem górniczym. Wspomniał pan o ratownikach. Jak pan ocenia ich pracę i to, że no, wszyscy wyjechaliście na powierzchnię? Nie no, super. Pracę zrobili, konkretną robotę. Wyciągnęli wszystkich, nikomu nic się nie stało. To jest najważniejsze. Wszyscy żyją. Jakie teraz myśli w głowie? Wracać do pracy, czy na razie taka dłuższa przerwa? Nie no, wracam do pracy. Nawet nie ma opcji, że nie. Obtrzepię się z tego bólu i wracam do pracy. Już 16 lat pracuję i nie wyobrażam sobie innej pracy. Bardzo się. Jak u pana ze zdrowiem? Dobrze, bo mnie tylko boli taki bólekucie od tego uderzenia w głowę, co dostałem, ale mówię, że no jest okej. Okay. Kiedy pan może pan opuścić szpital, tutaj już. No dzisiaj będę opuszczał, jak będzie wszystko dobrze po badaniu, to mogę. Czeka pan na ten moment, rodzina też? No czekałem, dzieci czekałem, syn się pyta, tata cały czas. Żona pewnie też z niepokojem czekała na informację. Tak, to no, szukała mnie tam po tych, ale ja do niej zadzwoniłem i przyjechałem na szpital. Puści teraz pana z powrotem do pracy do kopalni? No, nie tak, ona też zapomni za jakiś czas i będzie wszystko dobrze. No. A ile lat pan pracuje? Ja 10 lat. Zdarzało się też u pana takie niebezpieczne sytuacje, czy to było dla pana no coś nowego? Nie, już drugi raz. Znaczy no byłem wstrząsy, już miałem dużo tam przeżyłem wszystkich tych wstrząsów, ale 3 lata temu właśnie na tą wiosnę też byłem wtorek. Na tej samej zmianie miałem, byłem w epce, no szóstki, tak zwany rzecz. A jak to wyglądało w chwili zdarzenia? Gdzie pan był? Pojechałem, no już byłem na oddziale, szukałem tego miejsca, gdzie miałem budować, byłem na komorze 8, a jechałem na komorę 90, to jest może 100 metrów, może mniej 50. No i akurat poczułem takie uderzenie całą w maszynę, jakby coś uderzyło, czy bym ściany wjechał autem, masz takie uderzenie, że maszyna cała zaczyna się ruszać, może latać, no i też dostałem w głowę. Kask mi zdjęło, no i też straciłem przytomność na minutę, dwie i się dowiedziałem, że już maszyna stała, się sama zgasiła i no i wiedziałem, że to przywaliło, ale myślałem, że to koło mnie gdzieś po prostu, nie? I czekałem na pomoc później, nie? Kiedy ta pomoc nadeszła, jak pan sądzi? No już tego jest zmianowy, przyszedł za chyba 30 minut, jak już można było coś tam widzieć i słyszałem go na radio, jak tam chłopaki sobie mówili i tam dwóch wyszło z maszyny, no i poszli dalej szukać innych, nie? Żeby zobaczyć, co tam jest po prostu z nimi, a ja czekałem po prostu na nich, nie? Też pan myślał o pozostałych kolegach, co z nimi? Tak, oczywiście. Myślałem, że byli cali, bo wiedziałem, że tam jest parę chłopaków też ode mnie, Tomku, tę samą maszyną, nie? I też, no i też się modliłem za nich, żeby komuś nic nie stało, nie? Ja wiedziałem, że już jestem cały, tylko żeby nic się więcej nie stało mi, bo też mogło się tam zawalić jeszcze coś, wiadomo. Ale okej, było wszystko, wiadomo, że wszystkie tam się dobrze skończyło. Jeden raz słyszałem właśnie, jak ładowarka gdzieś tam słyszałem, że to tam kopie, nie? A to wiedziałem, że pewnie kopie, dokupuje się do mnie, bo ja tam wyszedłem zobaczyć, jak mówię, chciałem wyjść, myślałem, że wyjdę sam, nie? No, ale nie było szans.